Guten Abend. Dobry wieczór. Guten Abend. Pan pozwoli, że się przedstawię. Nazywam się Keppel. Dobry wieczór, pan. Mam taki oto problem. Dokąd bym nie poszedł, nie pozdrawia się mnie jak należy. Niestety nie tylko pana ludzie już nie pozdrawiają jak należy. Człowiek przychodzi, a tu... Nikt już tak nie robi. Ten gest zanikł. Najwyraźniej wyszedł z mody. Zadaję sobie pytanie, czy można to czymś zastąpić. Nie ma nic lepszego niż klasyczny uścisk dłoni. Tylko nie uścisk dłoni. Rozumiem, że ten gest jest obecnie nie do przyjęcia, ale... Ale gdyby na przykład tak unosili dłoń, tylko odrobinę, czy takie pozdrowienie nie byłoby w porządku? Wie pan, gdyby tak tylko... Oczywiście rozumiem, ale szczerze mówiąc, to takie ni to, ni sio. Też prawda, no właśnie. Oplułem pana, przepraszam. Trochę. Niech pan zaczeka, nie ma sprawy. W kieszeni zawsze jest chusteczka. Aż dziw, że nazywamy ją chusteczką do nosa. Naród mnie chyba najbardziej zaskoczył. Naprawdę zrobiłem, co w ludzkiej mocy, by na tej ziemi, zbezczeszczonej przez wroga, zniszczyć podstawy dalszej egzystencji. Naród niemiecki właściwie nie powinien już w ogóle istnieć. Tymczasem, z tego co widzę, jednak wciąż istnieje. To mi się w głowie nie mieści. Choć z drugiej strony... Ja też wciąż tu jestem. Tego też nie rozumiem. Wydaje się, że wróg zrobił sobie przerwę na odpoczynek. Nie widzę ani jednego nieprzyjacielskiego samolotu. Nie słyszę wystrzałów artylerii. W koronie drzewa podskakuje ptak. Ćwierka. Śpiewa. Mój stan fizyczny mnie zadowala. Jestem całkowicie zdrowy, boli mnie tylko głowa. Czy Dönitz też leży gdzieś w pobliżu? Co to za ofiara? Wszystko dobrze? Ach, młodzież. Młodzież jest przyszłością. Młodzież najwyraźniej za nie mówiła. Tak, to zrozumiałe. W końcu to niezwykły punkt zwrotny w porządku dnia jeszcze nie w pełni dojrzałego mężczyzny, kiedy staje twarzą w twarz z Führerem. Gdzie jest Bormann? A kto to taki? Bormann. Martin. Nigdy o nim nie słyszałem. Jak wygląda? Jak szef kancelarii do diabła. Chłopcy, wracajcie. Jeszcze nie skończyliśmy zdjęć. Już idziemy.
Hitlerjugend Ronaldo, jak dojść do ulicy? Kurde, co za lamer. Kończymy relację ze śródmieścia Berlina i jedziemy do dzielnic Marzahn i Hellersdorf, gdzie bieda jest jeszcze dotkliwsza. Muszę szybko wrócić do swojego bunkra. Obecna tu młodzież nie będzie mi w tym zbyt pomocna. Ruiny zniknęły, ale ludzie chyba zupełnie poszaleli. Czyżbym w śpiączce przegapił ostateczne zwycięstwo? Za mało znam swoją sytuację. Potrzebuję więcej informacji. Jak mam iść do kancelarii Rzeszy? Którędy najszybciej dojdę do kancelarii? Hitler kaput. Co to jest? Zdjęcie. Gdzie? Mamy radi. Jak mam iść do kancelarii Rzeszy? Stary, odpieprz się. Proszę powiedzieć, gdzie ona jest. Tu się waży los narodu niemieckiego. Porąbało cię? Ja nie mogę mówić, jestem mimem. Poszukaj sobie innego miejsca. Stary, spieprzaj poważnie. Nie da się zaprzeczyć, że coś się tu całkowicie wymknęło spod kontroli. Wreszcie znajomy obrazek. Niemiecka matka z wózkiem. Jaka dziś jest data? Niech pani mówi. Który mamy rok? Poproszę kawę. To wszystko? Coś podobnego. Ej, zostaw tę gazetę. Dzień dobry. Good morning. Good morning. Dzień dobry. Ktoś ma dobry humor. Kiedy cię widzę, zawsze się uśmiecham. Z radości, nie dlatego, że tak wyglądasz. A jak wygląda? Tak, czarno. Bo czerń jest raczej smutna, kiedy człowiek się śmieje. Boże, szczur! To jest Jackie. Nie możesz go tu przynosić. Tylko dzisiaj. Idę z nią po pracy do lekarza. Jest chora? Przeziębiona. Boże! I... jest w ciąży. Dlaczego? Ten wielki worek, brzuch, to jajka. Szczury składają jaja? Telewizja jest jak statek, tylko wtedy może przetrwać niepogodę, burzę i flautę, jeśli ma dobrego sternika. Christoph Sensenbrink doskonale się sprawdził, pełniąc obowiązki zastępcy kierownika tego działu. Teraz potrzebujemy... Teraz potrzebujemy trwałego rozwiązania. Panie i panowie, nowy kierownik, Katia Bellini.
Cieszę się. Życzę sukcesów. Dziękuję. Stopy wody pod kilem i oby jak najmniej błędów. Oby. Z serca dziękuję za tę wspaniałą szansę i zaufanie. A przede wszystkim cieszę się na współpracę z każdym z Was. Powiem tak. Podnosimy kotwicę i do roboty. I co powiesz? Panie Kerner, naprawdę pan myśli, że... Krzysztof, możesz nadal być jej zastępcą. Zastępcą? Dobrze. Gratulacje. Dziękuję, to bardzo miłe. Zenzenbrink chciał z tobą rozmawiać. Dobrze. Ohydny szczur. Jackie jest miła. Ale Zenzenbrink to wrzut na dupie. Wiesz, co jest w Wikipedii pod hasłem skończony debil? Definicja słowa skończony debil. A niedługo będzie tam też moje zdjęcie. Pan pozwoli ze mną? Nie może mnie pan tak po prostu zwolnić. Musimy ciąć koszty. Niestety w pierwszej kolejności dotyka to osoby pracujące na zlecenie. Kurczę, Zawadzki. Niech pan spojrzy na to tak. Zawsze chciał pan kręcić filmy. Wreszcie będzie pan miał okazję to robić. Mam nowy, rewelacyjny materiał. Rewelacyjny? Zamieniam się w słuch. Dzieciaki z biednej dzielnicy, ojciec alkoholik, po prostu rozpacz. Ale jest dla nich promyk nadziei. A tym promykiem jest piłka nożna. Już lepiej? Który mamy teraz rok? 2014, a pan myślał, że który? 1945? Muszę... Niech pan nie wstaje. Czy to porwanie? Tak. To było dobre. Może to jakiś psikus tajnej służby wroga. Ale wówczas ta tajna służba musiałaby stworzyć zupełnie nowy świat, w którym nawet mogę się swobodnie poruszać. Świat równoległy. Nie, to nie do pomyślenia. Poza tym wróg przysłałby kogoś większego kalibru, a nie głupiego sprzedawcę gazet. Może powinienem go zabić? Niech pan coś przegryzie. Na poprawę krążenia. Proszę. Żeby mi pan znowu nie zemdlał. Przemysłowo sprasowane ziarno. Wciąż mamy trudności z zaopatrzeniem w chleb? Kręcicie coś w okolicy? Kręcimy? Coś dla telewizji albo może jakiś dokument? Zawsze pan się tak ubiera? Właściwie tak. Zaskakująco słodkie. Obłęd. Cała pańska postawa. Można by pomyśleć, że to on. To znaczy, kto? Führer. Jestem Führerem. Jest pan obłędny. Kioskarzu, macie obserwatora ludowego albo szturmowca? Już dawno nie. Może być też niedźwiedź pancerny. Tu są głównie tureckie gazety. Mam wielu tureckich klientów. Turcy w Berlinie? Zastanawiające. Imperium Osmańskie zdołało odwrócić losy wojny. Nie spodziewałem się po Turkach takiego wyczynu.
Czy życie jest z góry przesądzone? Kto jest kowalem naszego losu? Tak, też chciałbym to wiedzieć. W życiu bym nie pomyślał, że pewnego dnia los mi pana podrzuci. Co pan mówi? Mówię, że los to jest to. Los. Opatrzność. Kogo innego opatrzność by miała przywrócić światu? A więc to opatrzność. Ona dała mi zadanie kontynuować moją walkę. Mój los też nie jest wcale taki łatwy. Cisza. Pierwszym krokiem jest zawsze pozyskanie informacji. A tych nie brakuje w kiosku z gazetami. Wygląda na to, że mnie uznano za zmarłego. W ostatnich dekadach szereg dyletantów bez powodzenia próbowało przybliżyć ludności moje działania. Gałka muszkatołowa, Miller. Wojna najwyraźniej nie została wygrana. Ruscy podzielili się z Zachodem naszym krajem, jak kiedyś z nami Polską. Stery tak zwanej Republiki Federalnej pozostają w rękach niezgrabnej kobiety o charyzmie wierzby płaczącej. Ta matrona zgadała się z bawarskimi biesiadnikami, żałosną kopią narodowych socjalistów. Na widok socjaldemokratycznej partii Niemiec łzy napływają mi do oczu. Paul Löber, Friedrich Ebert, Otto Wels. Bez wątpienia łachudry, ale wielkiego formatu. Dzisiaj na czele SPD stoi człowiek galareta i zaściankowa kwoka. Robótki na drutach. Jedyną nadzieją jest dziwaczna partia, która nazywa się Zieloni. Po wojnie masowe uprzemysłowienie spowodowało znaczną dewastację kraju, ziemi, powietrza i ludzi. Ci Zieloni poświęcili się ochronie niemieckiej ojczyzny. Bardzo słusznie. Ich sprzeciw wobec energii atomowej jest oczywiście fanaberią. Przemysł zbrojeniowy potrzebuje uranu. Nawet Polska nadal istnieje. I to na niemieckich ziemiach. Mogłem sobie darować całą tę wojnę. Nie mam nic przeciwko temu, żeby pan spędził tu noc czy dwie. Tylko niech mi pan nie ogołoci kiosku. Niech się pan uspokoi. Czy ja wyglądam jak przestępca? Wygląda pan jak Adolf Hitler. Właśnie. Punkt zapalny Berlin. Dzieciaki mają tu wiele problemów, ale mają również promyk nadziei. A tym promykiem nadziei jest futbol. Ograjcie jeszcze przez chwilę. Fabian? Wierzę w ciebie. Ale pospieszcie się i zaraz wracajcie. Poznaliśmy już ich rodziców, a teraz chcemy poznać te dzieci. To wszystko chłam. Gdybym miał coś mocnego, sami by prosili, żebym wrócił. Coś, co my wszyscy kochamy i co kochają te dzieciaki. Kto to jest? Mamo, to ja. Ale za tobą. Wygląda jak Hitler. W sercu Berlina. To jest mocny temat. Rany, jaki zaduch. Co? Niech pan wystawi ten drugi stojak. Teraz muszę jeszcze pracować. Kurczę, cały dzień siedzi na tyłku. Wczoraj przesuwałem 12. armię, a dzisiaj stojaki z gazetami. Niech pan mi powie, czy to od pana tak jedzie? Poważnie, musi pan to oddać do prania. Dwadzieścia pięć, trzydzieści.
i 50. Bardzo proszę, 28. Dziękuję, cieszę się, że się udało. Do widzenia. Do zobaczenia za tydzień. Słucham. Dzień dobry, chciałbym wyprać mundur. Cuchnie jak lisia nora. Jak to, wszystko? Tak, wszystko trzeba wyprać. Bokserek nie przyjmę. Nie, są też trochę... Niech pan je z powrotem włoży. Są bardzo brudne. I co mam z nimi zrobić? Uprać. Przykro mi. Płaszcz i spodnie. Spodnie męskie. Marynarka 5 euro i majtki. Majtek nie piorę. Proszę je też wyprać. Nie mogę w nich chodzić po ulicy. To będzie za spodnie 3 euro? Bardzo proszę, pański kwitek. Która godzina przyjdzie jutro? Pan jest? Co? Która godzina przyjdzie? Jutro. Godzina przychodzi? Tak. Po co przychodzi? Godzina 10. O której otwieracie? O 9. Dobrze. Tak wcześnie? Trochę później przyjdzie. Kiedy? O 12. Proszę bardzo. Nie mogę tak wyjść. Wiem. Ma pani dla mnie jakiś zastępczy mundur? Szybko. Co się stało? Jest tutaj. Proszę. Kto to? Ten młody człowiek przez cały poranek szukał pana po okolicy. Z prywatnej telewizji. Można tak powiedzieć, prawda? Tak, oczywiście. Zawadzki i Fabian. Hitler Adolf. Rzesza Wielkoniemiecka. Pański menadżer mówi, że ma pan program. Naturalnie, że mam program. Niech pan coś powie, na przykład od 5.45 na ogień odpowiadamy ogniem. Coś w tym stylu. Jeśli pan cytuje moje przemówienie, to zna pan na pewno jego dalszy ciąg. Było coś dalej? Słucham? Od tej chwili będziemy odpłacać bombą za bombę. Co pan wie o Polsce? Polska, stolica Warszawa, to wiedza encyklopedyczna. Każdy mul książkowy może ją posiąść. A jak wygląda praktyka? Ma pan 1 400 000 żołnierzy i tylko 30 dni na zdobycie całego kraju. Dlaczego tylko 30? Gdzie pan zaatakuje? I co pan zrobi, żeby Rumunia siedziała cicho? Rumunia? O, przepraszam. Kogo obchodzi Rumunia? Generał Zawadzki nie patrzy na prawo ani na lewo. Po prostu maszeruje przed siebie. Polska to łatwy przeciwnik, ale co to? Nagle nasza armia ma pełno dziurek w plecach. A z tych dziurek wypływa krew niemieckich bohaterów. Czyżby nasz generał zapomniał o polsko-rumuńskim sojuszu wojskowym? Pan Zawadzki, żadnej armii świata nie poprowadziłby na Polskę. Pan by nawet własnego munduru nie potrafił znaleźć. Ja natomiast w każdej chwili wiem, gdzie jest mój mundur. A mianowicie w pralni. Przepraszam, naprawdę. Rozwalił mnie pan teraz. Pan miał przygotowany ten numer, prawda? Oczywiście. Od czerwca planowaliśmy każdy szczegół. I to widać. Super. Jakie szczęście, że pan mnie spotkał. To moja szansa. Znaczy, pańska szansa. Przy mnie pan wypłynie. Sfilmuję pański marsz przez współczesne Niemcy. Podoba mi się.
Pański mundur. Jutro będzie pan go miał z powrotem? Naturalnie. To w końcu pralnia błyskawiczna. Błyskawiczna? Boże, przepraszam, tak mi głupio. Bardzo przepraszam. Miałaś całkowitą rację. Naprawdę jest niesamowity. I wcale nie odgrywa roli, tylko... On po prostu jest sobą. O kim teraz mówisz? O Adolfie Hitlerze. Aha, fajnie. Brakuje mi tylko pieniędzy. To nawet nie musi być dużo, ale... Chociaż trochę. Mamo, te pieniądze to... Twoja najlepsza inwestycja. Będziesz potrzebowała wozu? To jest to auto? Tak. Przecież to nie jest auto. Wiem, że to nie jest zabezpieczone przed minami. Za to mam dla pana ubranie. Zawadzki nędzniku, powinienem pana za to postawić pod ścianę. Co się pan tak uśmiecha? To pana bawi? W takich chwilach jak ta boleśnie odczuwam brak mojej wspaniałej SS. Chodźmy. Przepraszam. Ma pan jeszcze do zapłacenia gazety i czekoladę. Należy się 26,40 euro. 26 euro. Wyświadczył pan nieocenioną przysługę swojej ojczyźnie. O tych najjaśniejszych godzinach pańskiego życia będzie pan jeszcze wnukom opowiadał. A to jest bezcenne. Niech pan bywa zdrów. Jak pan się nazywa? Adolf Hitler. Ile razy mam mówić? Naprawdę? Tak, naprawdę. Co za zbieg okoliczności. Pan też się jakoś nazywa. I wcale na to nie mówię, co za zbieg okoliczności. W każdym calu wygląda pan jak on. Ten wąs, włosy, sposób mówienia. Właśnie takiego pana znamy. A pan wygląda inaczej, niż się pan nazywa? Też prawda. Führer w północnych Niemczech, na wydmach Syltu, w królestwie wiatru i wzburzonych fal. Oto on, Führer. Patrzy w morze. Przypuszczalnie myśli o Anglii. Ludzie w kryzysie twórczym mają najdziwniejsze pomysły. Zawadzki chciał nakręcić Führera w kasie oszczędności czy Führera nad morzem. Najchętniej w kąpielówkach. Goebbels by się w grobie przewrócił. Coś nie tak z telewizorem? To jest telewizor? Tak. Postępowa technika. Wspaniały środek propagandy. Ale co tam robi kucharz? Na pewno gdzieś w Niemczech albo w innym kraju dzieje się coś ciekawszego niż gotowanie. Nie o tej porze. Eileen odkrywa w lodówce swój ulubiony deser, galaretkę z sosem waniliowym. Co za smakołyk. Naprawdę pycha. Pokaż, na co cię stać. Teraz kaszankę i to z moim najlepszym kumplem. Miałem nadzieję na odrobinę seksu, ale chyba nic z tego. Wtedy go postraszyłam swoimi prawnikami. Plotą bzdury wołające o pomstę do nieba. A ta sądowa matrona chętnie temu przytakuje ze śmiertelnie poważną miną. Cieszę się, że Goebbels tego nie widzi. Moja żona przekupiła też pana. Aż człowiek ma ochotę wziąć pelotkę i wycelować w całą tę zgraję.
Było już jasne, jaki temat podejmę w reportażach Zawadzkiego. Politykę. Jeździmy po kraju i rozmawiamy z ludźmi na aktualne tematy i o ich problemach. Rozumiem. Największym problemem jest dla mnie pensja. Takie jest moje zdanie. Ma pani wrażenie, że w demokracji pani głos o czymś decyduje? Nie. Nie chodzę też na wybory. Mówię uczciwie. Dla zasady. Moim zdaniem wszystko jest zmanipulowane. Przecież nic się nie zmienia. Wychowałam się na wschodzie. W NRD musieliśmy stawiać krzyżyk tam, gdzie nam kazali. Tu jest to samo. Tyle, że już po fakcie ktoś dostawia krzyżyki. Tak myślę. I każdy się boi powiedzieć to głośno. Uważam, że wielu ludzi nic nie można powiedzieć, bo od razu dostaje się łatkę ksenofoba. A dzieci imigrantów zachowują się tak, że brak słów. Rzucają mi w szyby, czym popadnie. A jak zwrócę uwagę, boję się, że ojciec mnie zadźga. Słusznie, zajmę się tym. Mogę zdjęcie z panem? Jestem Anet. Adolf, miło mi. Spodziewałem się tego. W czasie mojej nieobecności demokracja niewiele zmieniła w głowach ludzi. Można by wiele zmienić. Co na przykład? Obozy pracy. Tak pan mówi? Tak myślę. Ja też. Bo tak jest. Oczywiście. Zajmę się tymi obozami. Tak zrobię. Pomogę panu. Na mniejszą skalę, ale w Niemczech też już mamy ten problem. Jaki problem? Tych wszystkich brodatych, którzy są podejrzani, trzeba wyrzucić. Obojętnie dokąd, byle ich tu nie było. Mogą wrócić do domu. Niektórzy się tu urodzili, ale trzeba ich wyrzucić. Do kraju rodziców. Dokąd chcą i niech nie wracają. Kogo pan ma na myśli? Salafitów. Niech się wynoszą. Ludzi ogarniała niema złość. Niezadowolenie z obecnego stanu rzeczy przypominało mi rok 1930, ale wtedy nie znaliśmy tego jakże trafnego określenia rozczarowanie polityką. Kto zna człowieka, kocha zwierzęta, to prawda. Jakie problemy widzi pani w Niemczech? Że przyjeżdża coraz więcej cudzoziemców. Nie jestem tym zachwycona. Ale my, szarzy ludzie, i tak nie możemy nic zmienić. Ale kiedy wielu szarych ludzi, szarych mężczyzn i szarych kobiet połączy się i wybierze jednego silnego człowieka, wtedy będzie można coś zmienić. To prawda. To całe pomieszanie ras to też nic dobrego. Weźmy tego owczarka, jest czystej krwi. Zgadza się. A jeśli teraz skrzyżuje go pani z jamnikiem, co z tego wyjdzie? Owczarko-jamnik. I jak to będzie wyglądało? Zabawnie. I niech pani sobie wyobrazi krzyżówkę dwóch owczarko-jamników. Nigdy już nie będzie z tego owczarka. Owczarek na zawsze będzie stracony. Słusznie. Rasa zaginie. Właśnie to ma miejsce teraz w Niemczech. Zgadza się. Iloraz inteligencji ludzi z Afryki. Mówimy teraz tylko o Afryce, którzy przyjeżdżają do Niemiec, wynosi średnio od 40 do 50, a my mieliśmy w Niemczech już ponad 80. Mówi pan, że iloraz inteligencji wynosił dawniej 80? Częściowo nawet więcej. A ile jest teraz? Myślę, że IQ wynosi teraz maksymalnie około 60%. Maksymalnie. Ale im więcej cudzoziemców napływa, tym niższe jest IQ. Właśnie tak. Powiem panu jedno. I mogę nawet przysiąc. Jeśli będzie trzeba, dam się rozstrzelać za swoją ojczyznę. Wystarczyło rzucić im parę haseł na przynętę, a już łykali haczyk. Na przykład Ebola. Dawniej tego u nas nie było, a teraz tylu ich przyjeżdża i już mieliśmy pierwszą ofiarę Eboli. Oczywiście. A jak pan myśli, skąd się to bierze? Stąd, że nam, Niemcom, nie wolno otworzyć ust, bo cały czas mamy coś za uszami. Muszę szczerze powiedzieć, że ja tak nie uważam. Jestem tu bardzo konsekwentny. Nie jestem radykałem, ale zawsze stanę po prawej stronie.
Politycy tylko napychają sobie kieszenie. Dziwię się, że miliony takich ludzi jak pan nie poszły jeszcze z pochodniami i widłami na parlament i nie zapytały, gdzie są nasze pieniądze. Ale Niemiec nie jest z natury rewolucjonistą. Poszedłby pan za mną? To nie najlepszy moment, muszę iść do pracy. Skąd u Hitlera wziął się ten wąsik? Wojna. Dłuższy nie mieścił się pod maską przeciwgazową. A był dłuższy? Takie wielkie wąsy z bokobrodami, jak u cesarza Wilhelma? Dotąd. Pan też takie miał? Tak, ale potem był atak gazowy i musiałem je przystrzec. Dobrze pan to wymyślił. Wie pan co? Załatwimy panu psa. Słusznie. Pięknego, dużego owczarka. Oczywiście. Potrafią tylko biegać, czy coś jeszcze? Robią siat, kładą się, ale zasadniczo hoduję psy dla rodzin. Zawsze mówię, że psy to moje dzieci, a to trudne dziecko. Znalazłem go i przygarnąłem. Właściwie całkiem miły jest ten psiaczek. Chodź do wujcia, ty mały słodziaku. Wujcio zawsze bardzo lubił pieski. Wabi się Sweetie. Można by takiego psa wypożyczyć? Wypożyczyć? Nie znam was, to wymaga zaufania. Są bardzo wrażliwe. Będziemy się nim dobrze opiekować. Führer naprawdę kocha zwierzęta. Rozumie je i one też go lubią. Spadaj w szary kunku. Ciągle to obserwuję w czasie naszej podróży. Zwierzęta lgną do niego i... To było naprawdę konieczne? Tak. Nie rozumiał żadnego innego języka. Niech pan mi odda broń. Nie może pan sobie chodzić z naładowanym pistoletem. Niech pan nie przegina z tym aktorstwem wcieleniowym. Zatrzymam go. Co to za hałas? Co to za hałas? Hip-hop. Niga, niga, co to ma być? To jest w pewnym sensie pochwała. Pochwała? Co to za farmazony? Niga to obelga, oznacza murzyna. Każde dziecko to wie. Myśli pan, że jestem prastarej daty? Niga oznacza tyle co przyjaciel, brat. Po prostu niga, kumpel. Kumpel? Siema, niga. Jak leci, niga? Proszę przestać to wstrętne. Coś nie tak, niga? Niech pan go... Fuj, obrzydlistwo. Niech pan się weźmie w garść. Całkowicie zniewieściały i zdegenerowany. Ale niech pan zaczeka. Jeszcze zrobię z pana mężczyznę. To tylko martwy pies. Trzeba na to odpowiedzieć. Nie teraz. Ten cholerny natręt. Zawadzki, co tam znowu? Jestem właśnie w trakcie zdjęć. To będzie coś mega. Żegnam. Proszę, niech mi pan da szansę. Jak pan to zobaczy, szczęka panu opadnie. Jeśli się panu nie spodoba, więcej nie będę dzwonił. Niech mi pan da jedną szansę. Proszę. Dobrze, ale to już ostatnia. Dziękuję. Mamy tylko mały problem. Skończyły nam się pieniądze i potrzebuję zaliczki na pokrycie wydatków. Połączenie nawala. Może mi pan przelać... Pan potrząsa telefonem i się jąka. Szlak. Co pan zrobił?
Chciałem kopnąć taką głupią muchę. To wóz mojej matki. Zwariował pan? I bez tego brakuje nam pieniędzy. Co teraz zrobimy? Niech pan nie histeryzuje. Wie pan, kim bym był, gdybym się nie zajął polityką? Malarzem. Dzień dobry, nie mają państwo ochoty dać się narysować? O czym pan mówi? O portrecie. Hitlera? Nie, państwa. Skończyłem. Co to jest? Karykatura? Pasuje do pani. Podoba się pani? Tak. Boję się powiedzieć nie. Jak pan siebie postrzega? Jako wagabunda. Dla pana specjalnie się postarałem. Taki los czeka wagabundę. A to są łzy, które będzie pan lał. Niech pan go sobie powiesi w domu i sam się też powiesi. Tak zrobię. Jeżeli dzisiaj, w 2014 roku, ktoś przychodzi na plac w Bayreuth, udaje Hitlera i ludzie to tolerują, to muszę powiedzieć, że źle się dzieje w Niemczech. Gdyby to ode mnie zależało, zostałby pan stąd przepędzony. A mówił pan, że nikt nic nie da. Ma pan żonę, Zawadzki? Nie. Tak myślałem. Co to ma znaczyć? Trzeba mieć odwagę, żeby zdobyć kobietę. A tego właśnie panu brakuje. Serca kobiety nie zdobywa się wahaniem. Trzeba zebrać wszystkie siły i zaatakować Zawadzki. Niech pan napisze taki poradnik a la Hitler, Mein Kampf z moją żoną. Lubię pana Zawadzki. Niech pan podejdzie i dotknie drutu. Boi się pan. Niech pan podejdzie. To nic takiego. Nic nie poczułem. Jak tu pięknie. Musiała mnie pani znać w latach 30. Tak mi się wydawało, że go skądś znam. Właśnie mi przed chwilą powiedziała, on wygląda jak Hitler. To ja. Co pan myśli o CSU? Już nic dobrego. A kto się panu podoba? Wszedłbym w koalicję z Zielonymi. To byłoby bardzo dobre. Ochrona środowiska to ochrona ojczyzny. Ochrona środowiska jest dobra, to wartość chrześcijańska. Dawniej wcale nie wszystko było źle. Nie, nie można tak powiedzieć. Ale politycy to zepsuli. Nie można cały czas narzekać na przeszłość. Nie zgadzam się, trzeba wyciągać wnioski. Coś takiego nie może się już nigdy powtórzyć.
Nie powtórzy się. Tym razem zrobimy to jak należy. Twoje myślenie jest naiwne. Wcale nie. Zrobimy to jak należy. Powinien pan mnie poprzeć. Zrobi to pan? Wykluczone. W żadnym razie. Mają państwo długopis? Muszę sobie zapisać adres. Na pierwszą falę aresztowań. A potem zobaczymy. Wcale się nie boję. Niemcy? Kocham was. Jasny gwint, jak to piecze. Niech to zdejmie. Jeszcze chwila. Piecze. Niemcy. Pieprzyć Niemcy i nazioli. Zamierzacie to tolerować? Cholerny zdrajca. Powiesić go na drzewie. Taki los czeka pasożyty ludu. Precz z Niemcami. Nie tolerujcie tego, dajcie mu wycisk. Zrób mi fotkę z Adolfem. Dobra. Kocham Hitlera. Mogę pana objąć? Bardzo o to proszę. Tu chodzi Hitler, tak po prostu. Selfie z Hitlerem, tak. Za często oglądał upadek. Dobrze się trzyma. Kręcą jakiś film. Zawadzki, pan mnie naprawdę przeraża. Ten klip ma już ponad milion wejść. Ile? A dopiero go załadowałem. Ponad milion. Mam więcej materiału. Nie wierzę. A jednak, to jest odważne. Prowokacyjne. Złem! Biję w twarz. W tym przypadku w pańską. Przepraszam, i co pan na to? Mówił pan już o tym komuś w biurze? Nie. To niech pan nie mówi. Poproszę kontakt i materiał. Nie ma potrzeby, on tu jest. Kto? Adolf Hitler. Adolf Hitler. Dzień dobry. Zenzen. Brink. Dzień dobry. Zawadzki? Zawadzki? Proszę ze mną. To nie jest cyrk. Powiem powoli, żeby jaskiniowcy zdążyli to sobie wykuć w kamieniu. Niech pan zabiera tego wariata i spada. Niech pan tam nie wchodzi. Panie Hitler, nie może pan tak po prostu... Zenzenbrink? Przepraszam, wdarł się. Jest pan aż tak zdesperowany? Pan zostaje. Ma pani rację. W jakiej sprawie? Sytuacja jest rozpaczliwa. Razem możemy uratować Niemcy. Super, koniec występu. Pan zaczeka. Jak pan chce uratować Niemcy? Lubi pani kawę? Czasami. Pan. Lubi pan kawę? Tak. Skąd jest ta kawa? Najczęściej ze Starbucksa. Kto jest za to odpowiedzialny? Za konserwanty, których do niej dosypują. Na pewno nie pan Starbuck. On nie chce mieć z tym nic wspólnego. Nikt nie chce mieć z tym nic wspólnego. Dlatego potrzebujemy zmian. Przywództwa, które znowu będzie odpowiadać głową. Niemcy muszą wiedzieć, że autostrad nie zbudował jakiś tam głupi jaś. Nie, to był Führer.
Jedząc chleb, będziecie wiedzieć, że go upiekł piekarz. A rano, zajmując resztę Czech, będziecie wiedzieć, że to plan Führera. Pan sobie tego przypadkiem nie przygotował? Po co, pani Bellini? Granitowy fundament mojego światopoglądu pozwala mi wyciągać prawidłowe wnioski. Obłęd. Panie Zenzenbrink, proszę zadbać o właściwy format dla tego pana. Tylko jedna rzecz, panie. Hitler. Zgadzamy się co do tego, że temat Żydów nie jest zabawny. Ma pani całkowitą rację. W życiu poznałem niewiele wspaniałych kobiet. Jedną z nich była Riefenstahl. Bellini jest tego samego kalibru. Jej prężne ciało trzyma się prosto. Jest uważna i zawsze gotowa na szybką i właściwą reakcję. Jak wilczyca na czatach. W napiętych sytuacjach może odrobinę mocniej zaciąga się swoim elektronicznym papierosem. Ale poza tym zawsze się kontroluje. Co za kobieta. Jak poszło? Zgodnie z oczekiwaniami. Panie Zenzenbrink, jak było? Co? W sali konferencyjnej. Dobrze. To znaczy, że wracam? Głowa mi pęka od pomysłów. Odezwę się do pana. Moment, musi mnie pan zatrudnić, inaczej zabieram Hitlera. Jak pan chce. Zadbam o to, żeby pan znowu odgrywał u nas ważną rolę. Dziękuję. To tylko na razie, póki się nie zwolni miejsce w redakcji. Muszę powiedzieć, że ten nowy komik jest naprawdę rewelacyjny. Można by wręcz pomyśleć, że to prawdziwy Hitler. Tak, wiem. Ty go odkryłeś? Tak. Poszłabyś może ze mną kiedyś na kawę? Przepraszam. Ilekroć cię widzę, to... Wiesz, co mam na myśli? Nie. Ale jeśli chodzi o randkę, nie ma problemu. Więc jesteście przyjaciółmi Franciszki? Na to wygląda. Jesteście gotami? Czy jak to się nazywa? Nie, jesteśmy satanistami. Fajnie. Babciu, to jest Fabian. Nic nie podpiszę. Wcale nie musisz. Piękne mieszkanie. Pyszne ciasto. Sama pani piekła? Czemu się z niej nabijasz? Słucham? Ta kobieta ma demencję. A ty ją pytasz, czy upiekła tort migdałowo-truskawkowy? Jesteś sadystą? Nie. To będzie teraz pańska nowa rzesza. Hitler, Michael, witam. Działa. Co mu jest? Idź się wyśmiej. Przyjść później? Zobaczymy. Potem zaprowadzę pana na szkolenie. Nie potrzebuję szkolenia. Więc tuning do... też nie potrzebuję. Współczesna telewizja potrzebuje maszyny do pisania. Panno Kremajer, ona panu pomoże. Jestem zawodowcem. Cześć, mistrzu. Nie mistrzu, tylko mein Führer. Serio? Proszę mnie właściwie pozdrawiać. Wiedziałam, że też dostanę rolę. Dzień dobry, mein Führer. Panno Kremajer, proszę opuścić rękę. To trzeba wykrzykiwać, prawda? Wydawało mi się, że też krzyczeliście. Panno Kremajer, zrobi pani coś dla mnie? Proszę ciszej. Ja wol, mein Führer. Proszę teraz grać sekretarkę i połączyć go z wielkim światem. W porządku. Zaczynajmy.
i pokazała mi jeden z najbardziej zdumiewających wynalazków ludzkości. Komputer. Dawniej nie bardzo interesowałem się komputerami. Dla wojska były zbyt nieporęczne. Ale późniejsze komputery były coraz bardziej poręczne. Aż wreszcie niejaki Douglas Engelbart wynalazł aparat zwany myszą. Wezmę już ją, dobrze? Przy jej pomocy porusza pan tym wskaźnikiem po pulpicie. Niech pan spróbuje. Myszą? Tak. Podwójne kliknięcie z lewej strony. Świetnie panu idzie, panie Hitler. Jak na pierwszy raz. Pod jakim nazwiskiem chce pan mieć pocztę? Pod moim. Adolf Hitler. Serio się pan tak nazywa? Oczywiście, że nie. Naprawdę jestem Schmul Rosenzweig. I świetnie. Schmul to czadowe imię. Schmul przez cecha? To był żart, panno Krömeier. Aha. Adolf Hitler jest zajęty. Ktoś ukradł mi nazwisko. Może jakaś inna nazwa? Ma pani na myśli pseudonim? Poniekąd. Dobrze, to niech pani weźmie Wilczy Szaniec. Wolny jest Wilczy Szaniec 6. Nie jestem Wilczy Szaniec 6. Kurczę, jak to się nazywało? Obersalzbach? Obersalzberg, panno Krömeier. Weźmy Nowa Kancelaria Rzeszy. Panna Krömeier pokazała mi znacznie więcej. Cudowną technologię, internet. Proszę napisać, co pana interesuje. Panowanie nad światem i szukaj. Teraz ma pan wszystkie strony na ten temat. Dobre, prawda? Ta Wikipedia, już sama nazwa świadczy o pomysłowości Aryjczyków. Pedia jak encyklopedia. I wiki jak talent wikingów do eksploracji. Pan płacze, Mein Führer? Nie. Też się zaraz rozpłaczę. Doskonale znam takich typów jak ten Zenzenbrink. Zenzenbrink chciałby być człowiekiem sukcesu, a jest tylko narzędziem sukcesu. A ponieważ się tego domyśla, obawia się nadejścia chwili, w której się okaże, że sukces ani nie jest jego dziełem, ani nie zależy od niego jako narzędzia. To się nie może udać. Hitler w prime time? Będziemy zaraz mieli Żydów na karku. Belinicie załatwiłem. To się dopiero okaże. Dam go do programu Kontrowersje. Krytycy telewizyjni. Już sobie wyobrażam, jaka będzie z tego zadyma. Ten numer z Hitlerem ostatecznie złamie karierę Kati Beliny. Azylanci. Cyganie. Mniejszości. To jest super. Żydzi, cudzoziemcy, geje i obozy koncentracyjne. Bardzo ciekawe tematy. Nawet ja bym tu miał parę pomysłów. Teraz bym prosił, żeby panowie sobie wymyślili gagi. Ale to ma być coś pozytywnego, ironicznego czy jak? Nie całkiem rozumiem. Zabawne, jednozdaniowe dowcipy. Rasistowskie kawały są rasistowskie, to jasne. Podoba mi się. Rasizm się panu podoba? Jeśli ktoś ma zagospodarować temat rasizmu, to właśnie my. Jeśli chce być wiarygodny, musi na to pójść. Doskonale, o to chodzi. Chcę tylko powiedzieć, że nie ma żadnych tabu, żadnych czerwonych linii. A jeśli sami poczujecie, że jest jakaś granica, zachęcam was do jej przekroczenia. Salafitów i Żydów wiele łączy obrzezanie, haczykowaty nos i łatwopalność. Wszyscy Żydzi poproszeni o ocenę wyjazdu do Auschwitz dali jedną gwiazdkę. Co mówi Żyd pedofil? Chcesz cukierek kupić? Przepraszam za swój chichot. Salafita wraca do domu, a jego dziecko krzyczy: co to za terror? Na egzaminie na prawko pytają mnie o gaz. Odpowiadam: drugie drzwi na prawo.
Orzekadła się zmieniają. Kiedyś popiół na moją głowę oznaczało urlop w Auschwitz. O coś takiego panu chodziło? Tak, właśnie o to. Chciałem się tylko przywitać. Miło mi. Wzajemnie. Świetnie to wygląda. Krzysztof, masz chwilę? Co jest? Doskonały pomysł. Hitler w programie. Mnie już nikt nie pyta? Przestaję rozumieć koncepcję swojego własnego programu. Jest zabawny. Hitler to zawsze balansowanie na linie. Twój program żywi się takim balansowaniem. Zakładam, że to jednorazowy wyskok. Mam twoje słowo? Dwa. Masz dwa słowa. Janet, dasz nam coś do picia? Jestem Janin. Ten show jest na żywo. Ale bez obaw. Niech pan po prostu będzie sobą. Program Kontrowersje potwierdza wszystko, co o nim dotąd słyszałem. Dowcipny występuje w różnych przebraniach, by pod postacią czarnego prezydenta USA, muzułmanki czy innej mniejszości robić kabaret z tematów aktualnej polityki. Jestem na diecie erotycznej. Rano mus jabłkowy, w południe mus śliwkowy, a wieczorem też czuję mus. Przekazanie głosu miało nastąpić po kwestii, którą dowcipny wypowiedział bez zawahania. Panie i panowie, na dziesięciolecia słuch o nim zaginął, ale teraz wrócił. Proszę powitać gorąco Adolfa Hitlera. Wóz albo przewóz, zaczynamy. Witam serdecznie, drogi Adolfie, w programie Kontrowersje. Pozdrawiam cię. No dobrze, zatem mówię, można strzelać. W konfrontacji z moją osobą wśród publiczności zapanował niepokój. Starali się porównać moją twarz ze znanymi sobie aktorami, którzy grali Hitlera. Widzę ich zaniepokojenie, które poprzez zwykły kontakt wzrokowy zamieniam w absolutną ciszę. To część występu? Nie tak długo. Może ma zaćmienie? Asystentka dała mi znak, jakbym zapomniał swojego tekstu. Było dla mnie jasne, że wobec pozornego braku działania dyletant dowcipny zaczął się już pocić. Co jest? Co się dzieje? Zrobi coś w ogóle? My musimy, lecimy na żywo. Michael, ty przejmij. Nie, zaczekamy. Daj mu czas. Dowcipny nie rozumiał potęgi ciszy, ale się jej bał. Zaczerpnąłem powietrza do płuc i nadałem ciszy postać dźwięku. Tu z przodu stoi ktoś i trzyma kartonowe tablice z tekstem, który mam odczytać. Ten tekst to żart. A ściślej żart o cudzoziemcach. Ale po co żartować z cudzoziemców? Kiedy w domu są szczury, nie wołamy klauna, ale deratyzatora. Telewizor w moim hotelu jest taki cienki. To cudowne dzieło ludzkiej inwencji. A co pokazuje ten telewizor?
wyłącznie chłam. W ciężkich czasach ludzie potrzebują lekkiej rozrywki. Właśnie z tego powodu w 1944 roku wypuściliśmy komedię Grzane wino. Ale jak ciężkie muszą być czasy, żeby bombardować naród takimi niedorozwiniętymi bzdurami? Ma rację. W jakim kraju my żyjemy? Bieda wśród dzieci? Bieda wśród starców? Bezrobocie? Dzietność na najniższym poziomie w historii. Nic dziwnego. Kto chciałby w tym kraju wydawać dziecko na świat? Pędzimy ku przepaści. Ale jej nie dostrzegamy, bo w telewizji nie pokazuje się przepaści. Pokazuje się programy kulinarne. Będę tak długo walczył z tą telewizją, aż dostrzeżemy przepaść i ją pokonamy. Jest 20:45. Teraz na telewizję będziemy odpowiadać telewizją. Tak. Zrobiło się późno. Tak. Boże, nie powiedziałem nic w domu. Masz żonę? Nie mam żony. Mieszkam ze swoją ma... Mu... Z mi... Co? Powtórz. Ze współlokatorem. Szczerze mówiąc, u matki. Chcesz tu przenocować? Ja? Tak. Na kanapie. Tak. Ale bez dotykania. Nigdy bym cię nie dotknął. Nie mówiłam, że nigdy. Nie tak głośno, babcia już śpi. Jeszcze dla Margot. Nie chcę tej świni. Śpicie w tej reżyserce, czy co? Dosyć. Nie wybaczę ci tego, stul dziób. Mój przyjacielu. Tak, już wystarczy. Dziękuję, teraz ty, stul dziób, Katiu. Daj spokój Hitlerowi. Nie, to jest... Zostaw to. 100 razy widzieliśmy już ten numer. Dupek, jesteś naprawdę cipą. Puśćcie mnie. To mój program. Dawaj Führera do wszystkich programów, do telewizji śniadaniowej, kolacji z celebrytami wszędzie. To jest nasz hit. Będzie super. Dzięki. Wracajcie bezpiecznie do domu. Wsiakrew. A teraz nasz kolejny gość. Czy popełnię faux pas, mówiąc, że wziął Niemcy szturmem? Ale to prawda. Przywitajmy Adolfa Hitlera. Chciał pan być malarzem, ale się nie udało. Z braku talentu czy z innej przyczyny? Nie. Opatrzność chciała, żeby taki człowiek jak ja został politykiem. To tak jak z prowokacyjnym raperem. Można stanąć na skrzynce i krzyczeć, ale co dalej? Tu nie chodzi o prowokację, ale o dobro narodu niemieckiego. Przywódca jest niczym bez narodu. To jakby posadzić gdzieś Mozarta, ale nie dać mu pianina. Mógłby jeszcze grać na skrzypcach, ale co jeśli i skrzypce mu zabierzemy? Co jest pańskim pianinem? Naród. Gram na narodowym pianinie. Również na czarnych klawiszach? Również na czarnych, kiedy trzeba je uderzyć. Pan pozwoli, że zapytam o plany na przyszłość. Przywrócić Niemcom ich wielkość i zagwarantować przetrwanie narodu. Mam od razu spadać? Również dla pana mamy zadania. Nie wątpię. Na przykład na autostradzie. Zawsze szukają ludzi do poboru opłat. Albo przy budowie dróg. Musi pan pozostać Hitlerem, inaczej nic nie osiągnę. Ani na chwilę nie jest pan wolny od Hitlera? Nie, nie jestem. Ale pan też nigdy nie ma wolnego od siebie. Los pana wybrał do tego zadania. A jaki jest pański los?
Jest pan małą śrubką w wielkiej maszynie czasu. A pan? Jestem kołem sterowym, a pan tylko małą śrubką. Niemcy przedzierają się przez dżunglę od obozu do obozu. Tak źle nie było nawet w czasie obu wojen światowych. Druga wojna światowa nie była fajna, ale teraz do marszu ruszył nowy komik. W każdym razie imituje Hitlera. Co jest z nim nie tak? Po co mi okulary? W każdym razie to buntownik. W telewizji stwierdził wprost, że telewizja to chłam. Wtedy powiedziałam, oglądamy to. Trochę nie wiadomo, czy należy brać to na serio, czy się z tego śmiać, bo tematy, które porusza, są poważne i ma on trochę racji. Pytanie tylko, czy Niemcy są już gotowe na tego rodzaju humor. W trakcie debaty o uchodźcach, dlatego mówię nie, niedowcipny, nie tylko słupki się liczą. Nie należy tego bagatelizować. Dawniej też dużo mówił i w dużej mierze zrealizował swoje zapowiedzi. Ja w każdym razie nie wiem, czy to było dobre, czy złe. I macie perfekcyjny wygląd Führera mody. Smutne, że kiedy mówi te rzeczy, wcale nie mija się z prawdą. Chce zostać kanclerzem czy gwiazdą YouTube'a? Ma oba talenty. Czy naprawdę chcę wydać dziecko na taki świat? Dla mnie był super. Będę go dalej oglądać. Przyjrzyjcie mu się. Wczoraj w kontrowersjach. Nienawidzę cię. Nienawidzę wszystkich oprócz Hitlera. Brunatne złoto, słodko-kwaśne uwodzenie Adolfa H. Właśnie Führer nazywa rzeczy po imieniu. Same pozytywy. Same zachwyty. Naprawdę wszędzie same zachwyty. Tu mam coś złego. Przestań bredzić, przeklęta żydowska świnio. Dawno się tak nie uśmiałem. Wykazałem się niekompetencją, bo dopiero po kilku miesiącach zauważyłem, że były osoby, które czuły się powołane kontynuować pracę NSDAP. Kiedy się uważniej spojrzy, NPD, Partia Narodowo-Demokratyczna, jest tylko za przywróceniem kary śmierci dla pedofilii i tym podobnych. Chcą sprawiedliwości. My walczymy wyłącznie o swoje prawa. Przydałoby się więcej demokracji, tak, żeby można było zdecydowanie wpływać na sprawowanie władzy i powiedzieć, zrobimy to tak i tak, kropka, koniec dyskusji. Ma pan całkowitą rację. O taką demokrację właśnie mi chodzi. Tak właśnie rozumiem demokrację. Jak pan postrzega Niemcy? Co by pan chciał w Niemczech zmienić? Ważnym aktualnym tematem jest reforma przepływu środków pomiędzy landami. Chcemy też ujednolicić niektóre sprawy, na przykład politykę edukacyjną. Celem jest przeniesienie większej odpowiedzialności na szczebel federacji. Nie podoba mu się to za bardzo? Media, mając skłonność do uproszczeń, pozycjonują nas na prawym skrzydle. To oczywiście jest głupie. Gotujecie dla narodowego socjalizmu? Tak. Dla Niemiec. Jesteśmy Niemcami, a potem socjalistami. So,
Opatrzność dała narodowi niemieckiemu tak piękne narzędzie propagandy, a wy je wykorzystujecie do gotowania śmiesznych potraw. To kompletny idiotyzm. Chcą być dziedzicami narodowego socjalizmu? Są zerem i jeszcze raz zerem. Chcą zbudować czwartą Rzeszę? Nie potrafią nawet złożyć regału z Ikei. Sytuacja polityczna jest dobra. Wiem, że to brzmi perfidnie. Oczywiście nie można się cieszyć, jeśli co tydzień w samym Monachium pojawia się 200 do 400 nowych azylantów. Całkowita zgoda. Kiedy sytuacja jest zła, tym lepiej dla nas. To jest politycznie korzystne. Widzi pan? Potrzebuję takich ludzi jak pan. I chętnie bym ich wysłał na następną wojnę, na sam front. Zrobilibyście wszystko, co rozkażę? Wyłącz to. Gdyby był pan naprawdę nim, to tak. Kiedy w nocy rozmyślam o Niemczech, snu nie zaznam do rana białego. Powiedział prawdę. Tym wierszem wzruszył mnie do łez. Ile osób pan zgromadzi? Ponad 500. Ponad 500? 2000? Tak. Pójdziemy i wbijemy nasze idee do głów intelektualistom. Nie ma sprawy, ale pójdą za panem tylko wtedy, jak będą efekty. Słusznie, treści są zawsze potrzebne. Większość byłaby gotowa za to umrzeć. Jasne, też bym oddała życie za ojczyznę. Ja też. Widzicie, tego właśnie potrzebuję. Na mnie może pan liczyć. Ludzi jak pan. Idę z panem. Niech pan będzie silny, właśnie. Sznapi, bądź silny. Tak, Sznapi, bądź silny. Twardy jak stal od krupa, zwinny jak hart i odporny jak skóra. Za Niemcy. Za Niemcy i za sprawę. No dobra. Na razie niga. Jak to, Murzyni? Niga. Tak się teraz mówi. Tu nie ma żadnych Murzynów. Przyznaję, że brunatny dom w Monachium nie był wtedy niczym nadzwyczajnym. Ale ta rudera na berlińskim Köpeniku była naprawdę żałosna. Już sam budynek był wizytówką beznadziei i nieporadności. Co to jest? Nasza wizytówka. Taka mała wizytówka oznacza strach przed wrogiem. Zdrowie. Proszę się zatrzymać. Tu jest nasze biuro. Mógłby pan... Ma pan pozwolenie na filmowanie? Od kiedy to ruch narodowy ukrywa się za paragrafami? Chcę rozmawiać z Reichsleiterem. To znaczy z prezesem? Kogo zapowiedzieć? Nazywam się Hitler. Widzi pan? Daj gazu, w cudzysłowie. Jakby nie powinno się dawać gazu. Kręcicie dla ProSieben? Dla Niemiec. Jak miło. Pan Hitler. Ulf Birne, prezes Narodowo-Demokratycznej Partii Niemiec. Proszę, musimy porozmawiać. Z przyjemnością. Więc pan reprezentuje sprawę narodową. No cóż, długo pana nie było. Rozdzielam swój czas. Pytanie, co wy tymczasem osiągnęliście? Nasi towarzysze, z towarzyszami dzieli się wspólny okop. Ale to nie dotyczy tu nikogo z wyjątkiem mojej osoby. My, narodowi demokraci, narodowa demokracja, co to ma niby być? Polityka narodowo-socjalistyczna wymaga koncepcji demokracji, która nie nadaje się na nazwę. Jak można być tak głupim? Czytaliście moją książkę? W Niemczech trudno ją zdobyć.
To usprawiedliwienie faktu, że pan ją czyta? Czy że pan jej nie czytał? Może tego, że pan jej nie zrozumiał? To jest naprawdę... Wyłączymy kamerę? Nie. Zmarnowaliście już dość czasu. Każde pańskie słowo cofa ruch o dziesięciolecie. Gdzie kwestia rasy? Niemcy dla Niemców? A dla kogożby innego, dla Polaków? To pański najlepszy dostępny człowiek? No to krzyżyk na drogę, panowie. Chciałbym się widzieć z panią Bylin. Gdzie jest jej gabinet? Tam, ale muszę panów zaanonsować. Nie można tak po prostu... Dziękuję. Dzień dobry, pani Bylini. Prokuratura i policja. Szybciej niż myślałem. Czym mogę panom służyć? Dzień dobry. Prokurator. Göttlicher, prokuratura. Katia Bylin. Wpłynęło do nas zgłoszenie w sprawie nienawiści rasowej. Słucham? Kto wniósł tę sprawę? Anonim. Denuncjanci. I co to dla nas konkretnie oznacza? Musimy natychmiast zawiesić występy Führera albo... Na razie może pani nadal nadawać. Osobiście uważam ten program za fenomenalny. Jak on się pręży. Bardzo się cieszę. Sprawę wnieśli pewnie jacyś lewaccy durnie, już to znamy. Bez obaw. Będziemy się trzymać przepisów. Sprawa się sama załatwi. Do widzenia. I co z tym psem, panie Sensenbrink? Jakim psem? Muszę zapłacić fakturę za martwego psa. Co to za pies? Ten, który zginął nieszczęśliwie podczas zdjęć Zawadzkiego i Hitlera. Jak to zaksięgować, jako amortyzację? Czy jako stratę? Sam się tym zajmę. To miłe. Heil Hitler. Co się stało? Ty mi powiedz. Wielkie szambo. Hitlerowsko-nazistowskie szambo. To właśnie się stało. Wszyscy krzyczeli hurra. To się stało. Poza tym to najgorsze, najplugawsze, najbardziej pogardliwe. Jesteś pijany, a ty nie. Robisz to wszystko z pełną jasnością umysłu. Wiesz, ilu ludzi wiwatuje na jego cześć? I wcale nie dlatego, że jest zabawny, ironiczny czy coś. Podoba im się to, co mówi. Uważają, że ma rację. Dlatego pytam teraz ciebie. Czy to ci się podoba? Czy jest ci to obojętne? A te wszystkie pozytywne artykuły? Mogę ci powiedzieć. To piszą skończeni durnie. Boją się, że nie skumali drugiego dna. Ale pan Hitler nie ma drugiego dna. To zwykły dupek. A z drugiej strony jest góra brunatnego gówna. Ty siedzisz na jej szczycie i jesteś szefową tej góry brunatnego gówna. Już wystarczy. Posłuchaj, przecież ty nie jesteś tchórzem, prawda? Nie jesteś głupia jak wielu tamtych. Tobie chodzi tylko o karierę. Uważaj, zabolało, co? Dobranoc, pani Goebbels. Muszę panu coś wyznać. Kazaliśmy pana sprawdzić, więc wyniki na pewno panią uspokoiły. Z jednej strony tak, nie znaleźliśmy nic złego. A z drugiej strony? W ogóle nic nie znaleźliśmy, jakby pan nie istniał. I chce pani wiedzieć, czy kiedykolwiek istniałem? Proszę mnie zrozumieć. Chcemy uniknąć takiej sytuacji, że jakiś prawdziwy Hitler... Boże, co ja w ogóle mówię? W rzeczy samej, to by była zdrada stanu. Więc nigdy pan nie był członkiem partii prawicowej? Byłem nawet jej współzałożycielem. Legitymacja członkowska numer 555. Co? Liczę, że był to błąd młodości. Bzdura, to było w 1919 roku, miałem 30 lat. Nie byłem już smarkaczem. W
1919, a kiedy indziej. Nawet wymyśliłem oszustwo. Mieliśmy 500 fikcyjnych członków, żeby liczba wydawała się większa. Cieszę się, że państwo są z nami i że pan jest z nami. Jak mam się dzisiaj do pana zwracać? Wystarczy panie Hitler. Albo proszę mówić Mein Führer. Jest pan komikiem, prawda? Niektórzy tak mnie widzą. Czuje się pan dobrze w tej roli? Jak w każdej roli. Chcę dotrzeć do ludzi. A nie można dotrzeć do kogoś, kto nie słucha. Dlatego godzę się na udawanie błazna. Ciekawi mnie, jakim pan jest człowiekiem. Dużo gazet pisze, że jest pan szalony. Co pan na to? Czy wyglądam na szaleńca? Z całym szacunkiem? Trochę tak. Pańskie oczy mnie przerażają. Nie potrafię zachowywać się inaczej. Jestem, jaki jestem. Uważa pan, że to zabawne? Zabawny jest świat, w którym żyjemy. Czy to, co pan robi, jest w jakiejś formie usprawiedliwione? Proszę zobaczyć, co znaleźliśmy. Wśród klipów, które pan nakręcił, był również ten. Jaki klip? Proszę. Sprzedaję psy tylko ludziom, którym ufam. Nie ma pan prawa tego robić. Co to jest? Przeklęty kurde. Mój pies. Zabił mi pan psa. Czy to pańskim zdaniem jest zabawne? Ludzie mają się z tego śmiać? To był wypadek. Słucham? Nie było wcale tak źle. Dobra, było. Skąd on to ma? To ja się pytam. Taki humor pan lubi? Proszę powiedzieć, po co pan nakręcił ten film? Zastrzeliłem tego psa, bo sam się prosił. Rozumie pan? Ten pies mnie ugryzł w palec. Zrobiłem z nim to, co i z panem chętnie bym zrobił. Zrobię z pańskiego studia parking dla czołgów. Nie wyleją mnie przez jakiegoś psa. Bardzo mi przykro, tak się pani starała. Niech pan sobie daruje. Chyba pan Sensenbrink mówi poważnie. W telewizji wszystko jest możliwe. Widzowie wybaczą niemal wszystko, ale zabicie małego psiaka... Tego niemiecka dusza nie wybaczy. Mojej żonie i mnie zrobiło się niedobrze, kiedy to zobaczyliśmy. Życzę powodzenia. Teraz ty stoisz za sterami. Nie rozczaruj mnie. W żadnym wypadku. Cześć, mamo. Straciliśmy hotel. Musimy pomieszkać tu parę dni. Proszę. Dziękuję, pani. Pani pomoc zapisze się, proszę tu przyjść, w historii. Zadziwiające, jakimi drogami opatrzność prowadzi nas do celu. Przynosi nam kryzysy, ale tylko po to, bym miał czas napisać drugą, wspaniałą książkę. Co pan robi? Piszę nową książkę. I co? Kompletne szaleństwo. Opisuję, jak się ocknął we współczesnym Berlinie. Ja tu jestem, ty jesteś. Można by z tego zrobić film. Mam jeden warunek. Chcę nakręcić film na podstawie tej książki. Dobrze. Sukces przyszedł szybko. Wielki szacunek dla Adolfa Hitlera za to, jak się odnalazł we współczesnym świecie. Nikogo nie zabijam, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Nie lękajcie się. Jestem bardzo miłym człowiekiem. Na Facebooku ogłosiłem konkurs na swoją nową gwardię przyboczną. Zgłosiło się wielu chętnych, ale nie byłem zadowolony.
Boże. I jeszcze 30 powtórzeń, aż się przestaniesz śmiać. Dobrze się bawisz? Bardzo proszę, masz z tego frajdę? Już się nie uśmiechasz. Głośniej. Oglądalność naszej stacji spadła tak nisko, że już się jej nie mierzy. Wpływy z reklam są niemal zerowe. Nasza płynność finansowa. Program dowcipnego postawi nas na nogi. Od dziś będziemy nadawać kontrowersje 5 razy w tygodniu. Proszę pana. Dowcipny odchodzi do Sat.1. Programu kontrowersji już nie ma. Zostaną tylko Rugemon, Lumlich, Mancello i Nils. Jak śmiecie? Kontrowersje już nie istnieją? Ja wymyśliłem ten program. Jesteście bandą niekompetentnych nieudaczników. Jak mam kierować tą telewizją, kiedy mnie wszyscy sabotujecie? Boże. Gaśnij. Gaśnij wątły płomyku. Może znowu przyjmiemy Hitlera? Ludzie nie mogą się zbyt długo na niego gniewać. Nawet ci, którzy go nienawidzą, kupują jego nową książkę. Chcą wiedzieć, co on teraz wyprawia. Nie możemy tego zrobić. Książka idzie jak świeże bułeczki. Już pracują nad adaptacją filmową. Musimy w tym uczestniczyć. Pan był zawsze przeciwko Hitlerowi, jasne. Ale wtedy nie byłem dyrektorem. Wszystko tu wygląda naprawdę świetnie. Więc to będzie całkiem poważne kino, tak? Kim pan jest? Zawadzki? Cięcie. Stop. Kto to wszedł na plan? Zawadzki, myślałem. Dobre, maska silikonowa. To prawdziwy Zenzenbrink? On sam. Wpadłem zobaczyć postępy. Zawsze w pana wierzyłem. Idzie doskonale. Chce pan jeden egzemplarz? Pan spojrzy, co za pomysł. Wąsik jako tytuł. Genialne. A najlepsze, że kosztuje dokładnie 19,33, jak rok 1933. Zrozumiałem. Poznajcie się. Christoph Zenzenbrink, Christoph Zenzenbrink. Tak długo czekałem na tę chwilę. Nawet w snach jestem panem. On gra mnie? Tak. Ale jego nikt nie zna. Nie mogliście wziąć Bena Firmana albo Bruna Ganza? Do takiej niewielkiej rulki to by było głupie. Macie już stację telewizyjną? Trwają rozmowy. ProSieben, RTL, CDF? Ze wszystkimi. Jakich znam, skończy się na obiecankach. Potrzebujecie partnera z potencjałem. Zwiększymy wasz budżet o 1 000 000, a w zamian będziemy emitować film. Babciu, zaraz wrócę, tak? Dzień dobry. Wreszcie to załatwił.
Wybaczcie nieporządek. Nie przejmuj się. Zdejmie pan płaszcz? Tak. Na nic nie mam dziś czasu. Dziękuję. Dzień dobry. Przepraszamy za tę napaść. Niemożliwe. Jestem zaszczycony. Pani wnuczka jest wspaniałym człowiekiem. To Hitler. Babciu, zróbcie coś. On nie jest prawdziwy. Boże, ona myśli, że to on. Pamiętaj o swojej rodzinie. Tylu ludzi. Wszyscy zginęli. Zróbcie coś. Na wspomnienie tamtych dni też wzbiera we mnie złość i gniew. Zadbam o to, żeby już nigdy żaden angielski bombowiec nie zbliżył się. Kto tu mówi o nalotach? Nikt z nich nie zginął pod bombami. Pan ich wszystkich zagazował. Babciu, to tylko żart, satyra. Wygląda jak wtedy. Mówi takie same rzeczy. Wtedy ludzie na początku też się z niego śmiali. Wiem, kim jesteś. Nic nie zapomniałam. Łaskawa pani? Precz! Precz, ty zbrodniarzu! Straszne. Tak. Że panna Kremajer jest Żydówką. Nie pomyślałbym. Nie to miałem na myśli. Rozczarowałem pana, że tak delikatnie się obszedłem z tym starym żydowskim pudłem. Rozumiem pana. Ale polityk musi sobie wyznaczać priorytety. Tak samo było z igrzyskami w 1936. Przez 3 tygodnie nie prześladowaliśmy Żydów. Nie może pan chociaż raz wyjść z tej roli? Rozumiem, że panna Kremajer jest bliska pańskiemu sercu. Naprawdę rozumiem. Może tylko w małej części jest Żydówką. Ciało wytrzymuje pewien procent żydostwa. Boże, co z pana za człowiek? Teraz stamtąd powinni przyjść 3 chłopcy. To wiem, ale ciekawi mnie, co było wcześniej. Jak się pan tu znalazł? Co było przedtem? Nie wiem. Jak to? Teleportował się pan, czy co? Fabian, co ty na to? Nie ciekawiło cię, skąd się tam wziął? Może przybył z przeszłości albo z psychiatryka? Przepuśćcie mnie. Zejdźcie mi z drogi. Nie rozpoznajecie mnie? O czym? O tym wąsiku? Zadajesz Niemcom cios w plecy. Tak robi tylko świnia. Niegodna ludzi. Świnia! Napędził nam pan strachu. Pani Bellini. Co to jest? To wszystko dla pana. Boris Becker przysłał kartkę. Wszyscy życzą panu powrotu do zdrowia. Dlaczego? Dlaczego? Został pan skatowany przez neonazistów. To z pana czyni bojownika o demokrację. Sigmar Gabriel, jest pan bohaterem. Wszystko dobrze? Tylko się roześmiałem. Co za partacze. Musimy dokończyć zdjęcia. Po prostu tam leżał.
Gdzie on jest? Co pan tu robi? Powinien pan być na planie. Jest prawdziwy. Nie wiem jakim cudem, ale to Adolf Hitler. Robi to doskonale, ale to wiemy już od dawna. Pani nie rozumie. To prawdziwy Adolf Hitler, nie żaden komik. Dlaczego mnie pani nie słucha? To Hitler. O czym pan mówi? I robi wszystko tak samo jak wtedy. Jak mam to powiedzieć wyraźniej? Trzeba go aresztować. Musimy coś zrobić. Niech pan oddycha głęboko. Nie mamy czasu do stracenia. Nie chcę żadnych kłopotów. My też nie. Zatrzymaj go. Stać. Wszyscy świetnie się spisaliście. Jesteście porządnymi Niemcami. Dziękuję. Zawadzki. Zawadzki? Zastanawiałem się, kiedy pan przyjdzie. To pan. Pan jest nim. Czy kiedykolwiek mówiłem coś innego? Widocznie taki mój los, że muszę się rozstawać z najbliższymi towarzyszami. Niech pan idzie. Tak, historia się powtarza. Znowu zwodzi pan ludzi swoją propagandą. Och, Zawadzki. Nic pan nie rozumie. W 1933 naród nie dał się nabrać na żadną propagandę. Wybrano przywódcę, który jasno i wyraźnie przedstawiał swoje plany. Niemcy mnie wybrali. Jest pan potworem. Czyżby? Więc musi pan też potępić tych, którzy wybrali tego potwora. Wszyscy byli potworami? To byli zwyczajni ludzie, którzy postanowili wybrać niezwykłego człowieka i złożyć w jego ręce losy narodu. Co pan zamierza, Zawadzki? Zabronić wyborów? Nie. Ale pana zatrzymam. Nigdy się pan nie zastanawiał, dlaczego ludzie mnie popierają? Bo w głębi duszy są tacy sami jak ja. Podzielają moje wartości. Dlatego też pan nie strzeli. Nie uwolni się pan ode mnie.
Jestem częścią pana. Was wszystkich. Niech pan zrozumie, nie wszystko było złe. Cięcie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Koniec zdjęć. Cisza. Szef chce coś powiedzieć. To dobrze, że wszyscy świętujecie, ale w takiej chwili chcemy też wspomnieć naszych towarzyszy, których nie ma już z nami. Czy komedia z Hitlerem może się w ogóle udać? Niemiecka komedia istniała przed Hitlerem i istnieje po nim. On wyniósł możliwości przemysłu rozrywkowego na zupełnie nowy poziom. Dotąd nawet Loriotowi się to nie udało. Czy gdyby wrócił prawdziwy Hitler, historia by się powtórzyła? Od 70 lat grzebiemy się w swojej historii. Uczniowie nie mogą już słuchać o III Rzeszy. Powinniśmy nabrać większej wiary. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękujemy. Wszystko ma głębszy sens. Generalnie mam doskonałą sytuację w Niemczech i w Europie. Es ist das Gespenst des Islam.
danke dir aus dem Bösen, aus der Hoffnung und mir, deutsche Ohrenpfiffer. Damit kann man arbeiten. We're gonna tear it down. We're gonna tear it down. We're gonna tear.